Jak widzicie, panowie policjanci sprawdzili moją trzeźwość, dokumentację, oświetlenie, czy wszystko jest zgodne z zasadami ruchu drogowego. Teraz sprawdzają moje papiery i zaraz powinienem móc ruszać dalej w drogę. Podróżniku, spraw to wydarzenie roku. Camper Caravan Show, domki na kółkach wokół. Rozmaszmy się teraz troszeczkę, jakby to było jechać takim na wycieczkę. Czy to towar premium class? No to dawaj nim tu w las. Hej, spokojnie, mamy czas, by przyjrzeć im się z bliska. Czy to towar premium class? Hej, spokojnie, mamy czas, więc zabawmy się teraz, niech w tle nam gra muzyczka. Na pewno poznasz tutaj i wspaniałe ekipy, które objechały cały świat. Doświadczenia tyle, że nie uniesiesz dookoła technologiczny szpan. Październik to data naszego spotkania. Specjaliści mają wiele do dodania. Camper Caravan Show, największa wystawa w Polsce, ziom. Czy to towar premium class? No to dawaj nim tu w las. Hej, spokojnie, mamy czas, by przyjdzie czym się z bliska. Czy to towar premium class? Hej, spokojnie, mamy czas, więc zabawmy się teraz, niech w tle nam gra muzyczka. Spokojnie, mamy czas, niech w tle nam gra muzyczka. Się dzieje. Słuchajcie, oni zamykają za 5 minut, a wszyscy dopiero zaczęli przyjeżdżać. Nie do uwierzenia, mój samochód stoi na największej wystawie kamperów w Polsce. Jeszcze rola youtubera. Bang! Zobaczcie, ile tu tego jest. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko obejrzeć. Mój samochód stoi między takimi wórami, proszę, najnowsze modele. Tylko mój model wyróżnia się tym, że jest przystosowany do muzycznego studia. Na tych targach pozna, nie wiem czy znacie, rodzinę na Gigancie. Zobaczcie, kto jest po drugiej stronie. Przyczepa Kikiego. Zapowiada się grubo. Nie wiem, znaczy ty już wiesz, ale Tomek wygrał nagrodę. Stworzył piosenkę, która wygrała ogólnopolski festiwal Grand Video Awards. Czyli w skrócie skasował wszystkich. Ale zaszczyt. Cóż za śpiew! Ta-dam! Tomek, proszę, naciesz się. Dziękuję, że mogę ją dotknąć. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić rodziców. Dzięki wam jestem na tym świecie. Gdzie, Piotrek, jesteśmy? Wow, co tu będziemy robić? Będziemy zobaczyć kamper oraz chcę. To co, może się przyjdziemy zobaczyć, co tutaj mają? Tak. I idziemy. Jakie motory, zobacz. Patrzcie, co tu obok nas będzie jechało. Się zaczęło.
przepraszam. A po imieniu może Piotrek się przywita? Są już na scenie. Proszę pana. Słucham pana. Kamper czy przyczepa? Kamper. Zdecydowanie kamper i jeszcze w konfiguracji bardziej taki multivan niż taki typowy kamper. Można pojechać, a potem pływać. Właśnie nagrywamy sceny do teledysku razem z Januszem filmu. Pokazać jak to wygląda, no. Sola. Co tu jest? Jak widzicie, właśnie rozkładają scenę, na której będziemy występować razem z kapitanem przyczepą, Mr. Akumulatorem i Olą! Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Normalnie jak w amfiteatrze. No i dalej kręci się impreza. Jak widzicie, ludzie tańczą. Fajna aplikacja, często ją używam, chłopaki. Tylko jeszcze nie mam jakby tej premium, żeby mieć offline to wszystko. Ale już dostępu do internetu się sprawdza. No tak, ale ja często nie mam tego dostępu i to jest tak, wiesz... No 10 euro w roku, no to jest tak naprawdę... Wow, co jest? Malczy. Ale zdjęcie fajne. Możesz się usiąść i oglądać, co tu się dzieje. Z tamtej strony jest rząd foteli. A tutaj, za kotarą, kryje się dźwiękowiec! Jestem teraz w sekcji dla podróżników. Szukamy mojego kolegi Emila. Jest i jego alpaka. Etnoflow. Zawiesz mi oczy. Bawimy się w Lego.
Co tu się dzieje? Kamper? Kampermaniak? Tu jest mój nick. Super! Start. Kurczę, czy mogłabyś się wrócić bardziej do światła, żeby światło mógł zobaczyć? O, teraz. Państwo i panowie, to jest jedyna kobieta w Polsce, która lata wyścigowymi dronami. Pokaż się tutaj widzą. O, to ta zapraszam. Kobieta. Tak, zapraszam. Na mój profil oczywiście, zobaczyć jak to wygląda. Na profil żywo. Się nazywa... Tak, nie, to jest moja drużyna, a profil Astarte FPV. Start FPV, jak? Astarte FPV. Jak ktoś poczyta, to jest bikini. Hej Tosiu. Mam dla ciebie te podpisy. Wszystkie. Nie wypuszczamy w trakcie. Dla mnie to proszę, wypoczynek. Wypoczynek. Zawsze wypoczynek, uwolnienie, spotkanie nowych rzeczy, nowych ludzi. Przygoda. Fajny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Czwarty albo piąty element życia. Tlen, woda, słońce, przemieszczanie się, podróże. Ciekawa odpowiedź. Spożywanie dla mnie to... Pasja. Konkretnie dostałeś. Pasja. No podróże dla mnie to życie, to poznawanie życia, to poznawanie sensu życia, to czasami jest to lek na swoje własne problemy, na kompleksy, tak, bo generalnie wtedy widzimy, że ktoś ma lepiej, ktoś ma gorzej, ktoś ma fajniej, ale też pewnie, no i to jest taki dobry trening dla mózgu, nie? Zapamiętywanie pewnych obrazów, zdarzeń. Jak będziemy jechać w fajne miejsca, to te fajne miejsca przełożą, że te obrazy zapamiętamy, że podświadomie będziemy czuć fajnie, dobrze, elegancko. Ogólnie, nie? Jakieś takie fajne widoki, fajne rzeczy, jak się ogląda, jak się człowiek... Można się wzrokiem leczyć, tak? To właśnie tylko trzeba jechać tam, trafić na dobrą pogodę i tam, gdzie są piękne pejzaże, soczysta zieleń. Błękitne morze. Na targach również możemy znaleźć elektryczne skutery. Fajnie, które są jakby przyjazne środowisku. O, maksymalny zasięg 70 km, czas ładowania 4-6 godzin. Świetna stylistyka. Zobaczmy, czy możemy się nim przejechać. Jeszcze weźmiemy udział w konkursie. Jak widzicie, poziom baterii, szybkość, ile przejechane, światełka. Moje pierwsze wrażenia, moim zdaniem chyba kierownica jest za nisko. Jak na mój wzrost i haczę nogami jak jeżdżę i nie mogę do końca skręcić kierownicy, więc tutaj w tym modelu chyba się nie da podnieść kierownicy. Zobaczmy inny model. On chyba ma też głośniki. Super gadżet. Jeszcze mamy tutaj, ten wygląda niesamowicie, zobaczcie na ten model. Jakiś w ogóle taki pusty w środku. Bardzo małe kółka. Fajna lampa. To mi się naprawdę podoba. Znaczy, wygląda nieziemsko. Wygląda naprawdę zacnie. Zobaczmy, jak się nim jeździ. Więc tutaj mamy na wyświetlaczu tutaj bateryjka, kilometry. Ładnie wygląda wyświetlacz, bardzo czytelny. Hamulce, włączniki wyglądają w ten sposób. Tak się nam to tutaj włącza. Światła, pas.
Na nim, jak widzicie, już tu mi nogi ładnie nie haczę. Zobaczmy, jak się teraz nim jeździ. Maszyna świetna, bardzo zrywna, bardzo wygodna w jeździe. Z tych dwóch, które testowałem, wybrałbym ten model. Wygląda niesamowicie, w ogóle ta przestrzeń tutaj na dole świetna. Naprawdę ciekawy model. Zobaczysz, tutaj na przodzie macie taki schowek, w którym... Podświetlany. Gdzie jest przycisk? O. Mamy jeszcze wtyczkę do ładowania telefonu. A tutaj co to jest? To otwieramy baterię. Aha, to jest do baterii. Bezpiecznik. Super. Tutaj pan powiedział, że można zmieniać kolory. Zielony i czerwony. Czy to wchodzimy w tryb sport na przykład? Po prostu komu jaki kolor bardziej się podoba, tak się jest. Do miasta idealny, idealny do miasta. Bateria jest wyciągana, w razie czego można podładować zawsze w restauracji, czy na przykład do knajpy jakieś. Jedziemy sobie, póki bijemy piwko, bateria się ładuje, jedziemy dalej. Super. Jazda za darmo. Super. Wypełniamy ankietę na konkurs. Mam nadzieję, że wygram skuter i będę mógł nim jeździć po bułki do sklepu. Wpisujemy swoje jakieś tam dane oczywiście i wymyślamy hasło. Moje hasło to... Przede wszystkim patrzymy, czy mają wszystkie podłączenia do wody i do szarej wody, dlatego że będąc małym dzieckiem... Dzień. Widzieliście, co udało mi się nagrać. Nie było zbytnio czasu. Jak chcecie zobaczyć więcej, zapraszam do Kapitana Przyczepą. Tam ma wiele relacji, fajne rzeczy. Tam jest też ten nasz teledysk. Link też w opisie pod tym filmem. No i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!